Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kacper, a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 19 na moim kanale, w naszej serii na oryginalnej mapce. I witam was dzisiaj w odcinku, w którym najprawdopodobniej dokończymy sobie tutaj sianokosy oraz rozwieziemy wapno na pole numer 18. W trakcie odcinka przekażę wam jakieś informacje, które tutaj właśnie na temat tego, co zrobiłem dzisiaj na gospodarce, a więc zacznijmy sobie już sianokosy. No to jedziemy, nie? Tak, po pierwsze, jak widzicie, mój stan konta bardzo się powiększył, bo mam na koncie 410 tysięcy, co oznacza, że sprzedałem konie i tak sprzedałem je. I kupiłem sobie od razu nowe konie, więc możecie w przyszłym odcinku spodziewać się jakichś obrządków i przejażdżki konno, bo pomyślałem, że to będzie na ciekawy dosyć odcinek. Udało mi się również powiększyć pole numer 18, na które właśnie będziemy rozsypywać wapno. Jezu, jak się plącze, masakra jakaś, nie? No i w sumie co ja jeszcze zrobiłem? Tak się zastanawiam teraz, bo pamiętam, że coś zrobiłem, ale już nie pamiętam co. Więc tak wyszło jakoś. No nic, trudno, nieważne. Jak widzicie, tutaj sianokosy szybko nam poszły. Dużo nie zostawiłem, bo chciałem w sumie większość tego wapna zrobić, ale myślałem, że taki fajny przerywnik na początku odcinka będzie spoko, więc tutaj czepniemy. Dobra, tamten omijaczek. Jak widzicie, fajnie się tutaj koła na zielono brudzą i ogólnie brud jest na zielony, jak się po łące jeździ, więc naprawdę fajna interakcja taka, nie? Jeśli o to chodzi. Dobrze, wyłączmy kosiarkę. Złóżmy ją i jedziemy odstawić ją pod wiatę. Zgrabianie i zbieranie przyczepą samozbierającą raczej zrobię poza odcinkiem, gdyż to w sumie idzie do silosu na kiszonkę i będzie sprzedawane do strychu. Oj, 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 oj. Kurczę, przepraszam. Tutaj mały, ale można powiedzieć misklik, jakby to tak można ująć. I teraz bierzemy naszą bredalkę od rozwożenia wapna i jedziemy na to pole numer 18. Pokażę wam, w jaki sposób poszerzyłem to pole. Tak, podpinamy i pędzimy na to pole. Tego kombajnu już raczej nie zobaczycie w przyszłym sezonie, raczej na pewno, bo będzie kupowany nowy kombajn, a jaki to się oka nie okaże, tylko zobaczycie w kolejnym odcinku, może nie kolejnym, ale na kolejne żniwa. Więc jedziemy sobie na pole numer 18. I poza odcinkiem właśnie jeszcze rozwiozłem wapno na polu numer 26, które znajduje się tam po lewo, tam za tą górką. Znaczy nie za tą górką, za tym polem, o właśnie. Bo tamto pole również wymagało wapna. O, i tutaj, jak widzicie, poszerzyłem pole. Właśnie to poorane to jest zakres poszerzenia mojego pola. I wam pokażę tutaj na szybko. Tutaj, o właśnie, dotąd poszerzyłem. Tutaj nie chciałem równo z tym, bo tutaj tak droga jest idealnie tak w środek. To by dziwnie wyglądało dosyć, więc zrobiłem taki, o tutaj, myk. Tutaj nic nie powiększałem z tej strony, myślałem, że się nie opłaca. Tutaj taki paseczek powiększyłem sobie tylko, a tutaj w sumie jeden przejazd pługiem, więc nie za dużo, nie za mało. Zawsze coś jednak, nie? Dobrze, więc bierzemy się za rozwalanie wapna. No, w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, raczej powinniście się spodziewać jakichś obrządków u koni. Przede wszystkim dania im wody, słomy, owsa i siana. No i jakąś przejażdżkę konno też bym chyba zrobił, bo myślę, że to taka ciekawa interakcja by była. Pokażę wam, że te konie już są od nowa. O, widzicie, 7 tysięcy, znaczy prawie 8. No i jak widzicie, w korytach mają naprawdę mało. Więc no, trzeba zrobić te obrządki. To pole akurat całe wymaga wapna, jak widzicie. No i co, w kolejnym odcinku właśnie te konie, a w kolejnym w sumie nie. Myślę, że nowy nabytek i siewy jakieś rozpoczniemy, bynajmniej chwilę, nie? Jakieś ciekawe siewy takie by mogły wystąpić. A jakie nabytki ogólnie kupimy sobie, to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Bo za te pieniążki bym chciał coś fajnego kupić. A jeszcze mi troszeczkę pieniążków dojdzie, bo za sprzedaż tego starego kombajnu obliczyłem, że około 50-60 tysięcy dostanę. Oraz za sprzedaż moich plonów rzepaku tutaj. O, jest dobra cena, to trzeba sprzedać. Poza odcinkiem sprzedam.
Oj, dobra, Tyrannosaurus. Więc to sprzedamy, więc w kolejnym odcinku na pewno. Jezu, czemu ja mówię cały czas w kolejnym odcinku, jak to będzie za 2-3 odcinki? W kolejnych odcinkach powinniście się spodziewać nowego ciągnika na gospodarce. Gdyż no już to ten ciągnik case już dużo mi wysłużył i on nadal zostanie na mojej gospodarce, ale po prostu już nowy jakiś by się przydał. Taki trochę silniejszy koń pociągowy, który by teraz wykonywał te główne prace. I oczywiście siewnik by się przydał, no bo tym małym kunem to już można jeździć i jeździć. A już jednak mam takie sporawe pola. Więc na pewno się pojawi też nowy siewnik. No i kombajn na przyszły sezon też. Bo ten New Holland to już troszeczkę mi się znudził. Już jest dosyć mały, przebieg też ma spory, więc no nie będę jakoś go teraz już trzymał tu długo. Więc no. Rozwieziemy sobie tutaj wapno, pięknie będzie, ładnie już zrobione tutaj. Ja poza odcinkami sprzedam te zboża. I w sumie nie wiem, czy będę coś kupował też poza odcinkiem, czy nie. To się okaże jeszcze. Ja oczywiście też nie będę wam nagrywał wszystkich prac, jakie tu robię na gospodarce. Dużo będę poza odcinkami grał. No, ponieważ bo nie mam szybkiego internetu. Też poza tym nie mogę zbyt długich odcinków nagrywać. Więc takie myślę, że koło 10 minut będą najlepsze. A wiecie, na 10 minutach ciężko zamieścić jakąś dużą ilość prac w polu. Widzicie, dzisiaj mieliście chwilkę koszenia trawy, teraz macie troszeczkę wapnowania na polu. No więc dużo będę robił za odcinkami, więc jeśli będę też się plątał, że mówię coś, że będzie coś w przyszłym odcinku, a tego nie będzie, to no to wybaczcie mi, ale ja po prostu sobie myślę, jakbym robił długie odcinki. Że po prostu robię długie i po prostu, że to wyglądałoby, że na każdym odcinku będę robił tylko to, co muszę na każdym odcinku zrobić, że tak jakbym nie grał poza odcinkami, nie? A ja w sumie będę grał poza odcinkami, bo no nie mam długich odcinków, no i ten jest problem. Ale myślę, że niedługo jakiś nowy internet się pojawi, to będą dłuższe. Około 20 minut myślę, że odcinki będą się pojawiać. No, nam się skończyło wapno. Akurat tu nam się skończyło, tak trochę niefortunnie. Ale myślę, że. No złóż się, o. Wrócimy sobie na farmę, na gospodarkę i zakończymy ten odcinek dzisiaj, bo już mamy parę minutek nagranych. Więc na razie starczy. W kolejnym odcinku mówię. Raczej te obrządki będą, bo myślę, że to jest bardzo fajna opcja do nagrania odcinka. Taka dosyć specyficzna. No, my tu sobie zajedziemy, zasypiemy wapno na naszą bredalkę. O, i niech się sypie. Zgasimy ciągnik. O. Ja myślę, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zaglądajcie na kolejne odcinki. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie trzymajcie się, cześć.